Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, oto i Loop Hero. I cóż, na wstępie chciałbym powiedzieć, że jest to ostatni odcinek w tym oraz prawdopodobnie następnym tygodniu, gdyż ogólnie powiem tyle. Zaczynając teraz właśnie jeszcze rozgrywkę, stwierdziłem, że po prostu, patrząc na to, ile tego już było, nie ma sensu, wiecie, po prostu rushować z tą grą, nie wiadomo jak bardzo. Też przydałoby się po prostu trochę odpocząć od tego wszystkiego. I ewentualnie, powiedzmy sobie szczerze, może zobaczyć, co tak naprawdę wy sądzicie, bo szczerze w tym wszystkim Lost Count, co tu mamy za achievementa? A, 1000 wrogów, nieźle. No a więc wracając, tak szczerze wiem, że mocno właśnie to naciskałem, bo po prostu zrushowałem. Tak naprawdę większość z was pewnie nawet nie miała okazji zobaczyć odcinków, więc tak, po prostu stwierdziłem, że warto będzie teraz przystopować, zobaczyć, jaka jest wasza reakcja. Może jeszcze powrócić właśnie po tej przerwie do rozgrywki. Ewentualnie jeśli stwierdzicie, że game na tym nie, to nie dla was czy coś, to po prostu zaprzestanę tego i ewentualnie na jakichś streamach powrócimy. Albo jeśli nie to, to po prostu od teraz będę grał w zaciszu swojego własnego ja. Własnego domu, jak Złotek zwał. Ale tak, mniejsza z tym, póki co. Jak widzicie, rozgrywkę już pa. Zgodnie z tym, co obiecałem, dzisiaj skupiałem się na wojowniku. Może na walce z bossem. Ale żeby nie było to wszystko, jest tak, szczerze mówiąc, zależne od tego po prostu, jakie rzeczy nam się trafią. I jak szybko uda mi się zbudować wszystko pod walkę z bossem, dobra. Wampir, a las niech będzie tutaj, w sumie, bo czemu nie. I cek, polana. Niestety nie mam za bardzo gór, więc teraz będzie zwykła na jakiś czas, ale no. I właśnie tak. Żeby nie było, ja powiem szczerze, bawię się świetnie przy Loop Hero i w ogóle. I szczerze mówiąc, nawet chętnie bym dalej je nagrywał, pokazywał codziennie, ale naprawdę stwierdzam, że może trochę przesadziłem z tym naprawdę codziennie. Jeszcze wczoraj w sumie były dwa odcinki. I tak naprawdę, że nie każdy musi cieszyć się z tego, że jest tego tak dużo, więc no, mówię, krótka przerwa. Później jak już to powróci, o ile powróci, podkreślam, to albo zrobię to na zasadzie raz na dwa dni, może raz na 3 dni nawet. Ale żeby nie było, będzie nadal, jakby najlepiej określić, niezależnie od innych serii. Czyli, że będzie się pojawiało w godzinach bonusowych, czyli 14, ewentualnie 18.30. Wszystko zależy, na którą się wyrobię i czy mam w planie na ten dzień jakieś 2 odcinki, czy jednak nie. Uj, zepsułem. Jeśli już jest zepsuty, to trudno się mówi, nie musi być wszystko idealnie, perfekcyjnie, wiecie. Ale okej, mniejsza z tym. Jak mam tylko okazję, trzeba szybko stawiać. Im szybciej to zrobimy, tym szybciej prawdopodobnie poradzimy sobie z bossem. Czy w sumie spotkamy bossa, raczej. Nie sądzę, żebym miał sobie z nim poradzić. Bez uniku, większa szansa dla kontry i więcej obrażeń na wszystkich. Nie wiem szczerze, czy to jest dobry wybór, ale ja to jednak zrobię, bo czemu nie. I kolejne góry. Jakieś ciekawe bronie. No dobra, tu mamy regenerację, trochę atak speeda i obrażenia. Tutaj mamy lepszą regenerację, obrażenie, trochę mniejsze jeszcze obronę. Co lepsze regeneracja. Nie, powiem szczerze, pójdę na razie w co. Owszem, regeneracja ważna rzecz, nie będę mówił, że nie, tylko no, nie wiem, czy jest sens, wiecie, tak się na niej stricte, na niej skupiać. Po prostu no, mówiąc szczerze, samą regenerację nic nie zaciężymy, a jakieś tam niewielkie ułamki prędkości ataku czy coś mogą jeszcze pomóc, dobra? Zanim przejdzie przez obóz, to tutaj gdzieś po bojowisko. No mówię szczerze, tu nawet. Wiecie, żeby wokół obozu wszystko obudowywać pomału. Jeśli tak zrobimy, to potem liż dostanie wzmocnienia. A jeśli to budujemy, to mamy szansę, że nie trzeba będzie oblivionów na to marnować. Dobra, co tu mamy jeszcze lepszego? O, regeneracja, ale mniej trochę na kontrę. Wezmę szczerze. Prędkość ataku tak samo. Obrażenia wszystkich i obrażenia ogólne lepsze. Z tym się powstrzymam, powiem szczerze. Oj, szkoda, że nie zrobimy lasu tutaj. Byłoby tak fajnie. Takie konfiguracje to po prostu
po prostu tutaj, żeby, wiecie, przedłużyć, czy przyspieszyć proces. O, i nagle dwie osady. Po prostu... super. Wiem, że pewnie to jest błąd, ale... czemu nie postawię w ten sposób, wiecie. I mamy bandytów. Szczerze mówiąc, tego akurat się pozbędę. Wiem, że mówię, idę po bossa, nagle teraz usuwam, ale... prawda jest taka, że... to, że idę po bossa, nie oznacza, że chcę się męczyć z... jednymi z trudniejszych oponentów, moim zdaniem. Więc no... okej... obecnie mam wszystko ogarnięte. Tylko szczerze nie wiem, co myśleć o tym, że w sumie harpie wypuściłem na świat. Bo no, żeby nie było... same w sobie raczej groźnym, czym nie są. To, że same w sobie, wiecie, nie są jakoś szczególnie groźne, nie oznacza, że nie będą robić sporych problemów. I w sumie... mamy perka. Co my tu mamy właściwie? Każdy kontratak odnawia życie. Fajne, ale musimy mieć spore szanse. To oddaje rzeczy, więc też można łatwo wtedy sobie poradzić. No, Shieldmaster, powiem szczerze, nie widzę niczego sensowniejszego na ten moment. Tarczka. Nie zwróciłem uwagi wcześniej, więc mój błąd. W sumie w tym momencie regeneracja arcie mnie nie uratuje. Obrażenia mogą. Więc no. Cieszę się z tego, że chociaż udało się przeżyć. To jest tak, pająki postawiłbym... szczerze tutaj. Nie wiem, czy one by mogły wiedzieć cokolwiek wypluć, ale najważniejsze, że po prostu blokują kolejne miejsce na elementy Lisza. I tak. Latarnia. Idealnie. Zostało jeszcze dosłownie tylko tutaj chyba i potem to i mamy obdowane. Nie, na szczyt tutaj, ale mam jednego Obliviona, to z tego jednego jestem w stanie trzymać, wiecie, na zapas. I zaraz pojawią się gobliny. A nie, już są gobliny. Niedobrze. Usunąłbym mnie, ale wiecie, no... szkoda po prostu marnować ostatniego Obliviona, to jest pierwsza sprawa. A druga, jeśli ich usunę, nie wiem, czy zdążę z bossem. Dobra, to i kolejna brońka. Lepsze obrażenia, mniejsze efekty, ale regeneracja. Chociaż to 0,6. Nie ukrywam, w tym momencie ona jest potrzebna na swój sposób. Bo nie czuję, żebym po prostu, wiecie, bez niej miał sporą szansę na przeżycie. A z nią to cóż, chociaż mogę liczyć na to, wiecie, jakoś się to uda. I to jest tak... tarczka. Nie. Pierścionek. Zdecydowanie nie. Wampiryzm fajna rzecz, ale wiecie, takie 7% nic nie da. Stabilna regeneracja zawsze ma szansę mnie jeszcze podratować zanim... no, dotrzemy do końca. Okej, kolejny wampierz. Mógłbym go tutaj postawić w sumie. Nie wiem, czy to mądre. Więc... chwilowo się wstrzymam z tym. I ogólnie postawię tutaj na pustkowym, gdzie raczej szczególnie mocnych wrogów nie powinno być, wiecie. Chociażby ze względu na to, że nie ma tam właśnie żadnych specjalnych rzeczy. I dobra. Swoją drogą teraz sobie dostawał jakieś rzeczy tego typu. Zdecydowanie muszę po prostu, podkreślam, muszę zacząć rozstawiać też jeszcze na pozostałych sekwencjach planszy, jeśli się tylko będzie dało, bo jednak... patrzcie, tutaj się nakumulowało wszystko na początku, a dalsza część drogi jest strasznie spokojna. Może to dobrze, może nie. Trudno mi powiedzieć. Tylko z lepsza tarczka. Regeneracja trochę mniejsza, 12 na kontry i trochę więcej obrony, więc biorę. Jak mówiłem, regeneracja ważna sprawa, ale to nie jest wszystko. Zmieniam zbroję, też może przydało się wymienić. Zmniejszając regenerację, ale mocno życie bym to podbiło. Trudno. Wiecie, regeneracją samą, jak już mówiłem, nie wygram. A życie, cóż, zawsze pozwoli mi przeżyć chociaż kilka ataków tego bossa, ostatecznie. Pewnie drugi goblin? Nie, jeszcze nie. Okej. Dobrze. Dobrze w takim razie gram. Jeśli nie chcesz jeszcze na mnie rzucać kolejnych goblinów, to jestem uradowany. Oczywiście mniej goblinów, to lepiej dla mnie, ale no. Ostatecznie będziesz musiała na mnie zarzucić ich więcej. A, co my tu mamy? 4% attack speedu, 7 na kontrę i 8 uniku. Może warto byłoby się w to zaopatrzyć, chociaż na obecny moment mam pas, szczerze, nie czuję, żeby to było aż tak potrzebne. I tak, sobie też tutaj. Tego nie mam gdzie zostawić, więc zrobię tak, po prostu. Mając tylko nadzieję, że nie zepsułem tym samym sobie niczego.
Okej. Parę łyków wody oczywiście. Kolejne pobojowisko. Mógłbym postawić tu, chociaż nie. Fajnie jest mieć kilka obok siebie, ale to byłaby naprawdę przesada. I tutaj pająki, bo z tego co widzę, to one się w ogóle nie pojawiają, więc no. W ten sposób blokuję miejsce, więc jest dobrze. Jednocześnie sobie nie przeszkadzam szczególnie. Okej. Mamy 10 minutę. A ja jeszcze żyję. Nowy sukces po prostu. Nowy rekord. I pewnie to wezwała goblina. Nadal nie? Oj, to wiecie co, chyba powinienem porządniej liczyć, która skała wywoła te gobliny, bo tak na zgady z gadulata raczej za daleko nie zajdę. Co mogą patrzeć, jak już jest ładna sytuacja tutaj z metalami, z drewnem. Może nie jest tak dobrze jak na łotrzyku, kiedy mam mimiki czy coś, ale i tak sytuacja fajna. A właśnie, przy okazji perk. Dopiero teraz zauważyłem, że mamy. Oj. Ojej, nie. Nie mówcie mi, że takie. Oj, nie wiem, jaki pech. Nie, no. Wiecie co, kiepskie. Wezmę to szczerze. Nic lepszego już nie trafiło. W ten sposób, jakby coś się kładł, to przynajmniej ktoś trochę leczył za to rozstawianie. Nawet nie wiem do końca, jak to ma działać. A, chyba że to jest leczenie, wiecie, na zasadzie, że jak stawiam coś takiego przydrożnego, a nie jak stawiam na drogę. W tym wypadku to jeszcze gorzej. Tylko sobie utrudniłem życie. Ale cóż. Chyba naprawdę to już mało jest sytuacja, w której znowu będę musiał powiedzieć pas. Za dużo życia tracę, za mało zyskuję. Teraz powiem szczerze, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja nie ogarniam, jak to grać, czy czego. Może wiecie, może to też być kwestia najzwyklej w świecie przedmiotów, czy coś. Ja go oczywiście też nie wykluczam, ale no, powiedzmy sobie szczerze, mam o tyle pecha, że aż ciężko w to uwierzyć. Bo to była kwestia przedmiotów. Tylko i wyłącznie, oczywiście. Dobra, harpia, tak. I w sumie żadnych nadal nie ma przedmiotów, które można byłoby dobrze wykorzystać. Czyżby goblin? Jeszcze nie. Czyli pewnie następny, że nałoży goblina niestety. Drugą, jak tam sytuacja? Zdobyłem to coś, nawet nie wiem, jak to do końca działa, ale dobra. Ważne, że dostałem. Jeden żywności, dwa kamienie, jedno metamorfoza, jedno drewno, jeden metal. Można by powiedzieć, że niewiele, ale niestety chyba na tym będziemy musieli zaprzestać, bo jednak. No, jest spore ryzyko, że to może być już koniec. No, teraz mam goblina przy osadzie sobie. Jeśli to przeżyję, to super. Jeśli nie, to trudno. Ale zdecydowanie w tym momencie już lepiej pójść do obozu, odłożyć te kilka sztuk, które posiadam. Wiecie, można będzie tego wybudować jakoś nowe coś i się cieszyć. Ale zdecydowanie nie ma co zacząć kolejnej pętli, bo jednak jest to zbyt duże ryzyko. Wchodzimy, bierzemy wszystko. Wiem, że to niewiele, ale może dzięki temu jestem w stanie coś postawić. Okej. Okay. Pozwolę tworzyć żywność. Znaczy w cudzysłowie skrafcić żywność, jeśli zbudowane jest tamto. Okej, okay. Co tu jeszcze mamy? No, tu brakuje dużo, ale możemy cmentarz. Może ożywić bohatera po ulepszeniu. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to mądra decyzja, ale to wezmę. Bo jednak czemu nie? Dziękuję. To miłe miejsce, spokojne. Jest trochę ludzi, ale cichych. Wyglądają trochę ponuro, ale może. Aha, ale mogą ci powiedzieć wiele rzeczy, jeśli umiesz słuchać. I okej.
I teraz dostajemy fragmenty wspomnień za cmentarze. Jak to ulepszymy, to będziemy mieli... Proszę. Wskrzeszenie tylko. No. Znowu coś, czego nie znam. Miliony innych rzeczy. Dobra. A teraz jeszcze zobaczymy, co to odblokowało. Krypto. Okej. Okej, dobra. Proszę, patrz. Nie wiem. Odblokowuje nową klasę. Nekromanta. Odblokowuje... kryptę przodków. Złotą kartę, która... Aha. Jeśli Intel Center jest zbudowana, czyli znowu to... Okej, wiecie co, to nie jest aż takie dobre, jak się wydawało. Straciłem też przy okazji prawie cały kamień, ale... To chcę spróbować. Nowa klasa. Chociaż pewnie skończy się tak samo jak Łotrzyk, więc nie ma. Nie wiem, czy to dobry pomysł i okej. Skoro idziemy teraz pod pozbieranie różnych surowców, to tak, czego nie potrzebuję, odpuszczę sobie może teraz wampirów. I tak, resztę pozwólcie, że wezmę. I ruszamy. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Bo jednak no. Osobiście nie jestem taki pewien, ale mam nadzieję, że uda się to, wiecie, uzbierać na to wszystko, bo jednak czuję, że jeśli to odblokowujemy, to odblokujemy, to może być dosyć ciekawie. W kontekście, że tak po prostu jakby dokłamywał po prostu nowe klasy, to sam w sobie mnie już mocno zachęca do kontynuowania rozgrywki. I w sumie, będąc szczerym, nie spodziewałem się po pierwsze kolejnej klasy, po drugie czegoś, co by gdzieś nazwał nekromanta. Wiecie, nie żeby coś, ale... Patrz na co, jaki jest bohater, to dziwne, że nagle dostał wspomniane nekromanty. Zresztą do tej pory wydawał się takim trochę świętoszkiem, takim... Po prostu, który co jest aż naiwnym bohaterem, takim typowym. Owszem, dostał personalia Łotrzyka teraz i... Można byłoby się spodziewać tak de facto wszystkiego, ale no... Rozumiecie chyba, co miałem na myśli, a jeśli nie, to trudno. Dobra, mniejsza z tym. Wioska. Gdzie powinienem ją postawić? W sumie niech będzie gdzieś tutaj, bo czemu by nie? Najważniejsze jest to, żeby dostawał jakieś questy i że w sumie... Nie wiem, czy to było rozsądne z mojej strony, ale... Zrezygnowałem w sumie z tego, z wampirów. Więc nie będę mógł robić tych ulepszonych wiosek. Chociaż... Powiem szczerze, nie wiem, czy to jest coś złego, że nie mogę mieć tych ulepszonych, bo wiecie, no... De facto one... Zanim się aktywowały, to zazwyczaj robiły więcej problemów niż pożytku. Zresztą może była też kwestia tego, że robiłem ich sporo. Okej, dobra. Skarbiec. Oczywiście ze skarbcem powiem wam szczerze, warto poczekać na późniejsze pętle, bo tak już osobiście zauważyłem po prostu, że im późniejsza pętla, tym większa szansa na jakieś liczniejsze i lepsze nagrody. Więc no. Po prostu wiesz, wiecie, poczekamy, będzie lepiej i tyle. I teraz tak. Po prostu zajmij się tym bohaterze. Tym biednym glutem. Mam zrobić jakie mam kawałki? Czy też nie bieda? Mam coś co zrobić. Lepszy rycerz niżeli nic. Ja też nie ukrywam, bardzo bym się zadowolił, gdyby udało się zaraz zdobyć już nadmiar metalu. Jak gdybyśmy mieli na tyle cmentarzy, żeby zbudować zaraz tamto, całą kryptę. Jednak cmentarze to chyba poza skałami, tymi jedno źródło, wiecie, nasze póki co tych... brakuje mi słów. Kamyków. A nie, to teraz daje wspomnienia zamiast kamyków. Ojej, nie. Niedobrze. Chciałem to, żeby cię do mnie też kamyki, a nie tylko wspomnienia. Ja już dodaję jedno i drugie, tylko że po prostu raz jedno, raz drugie. Zresztą nie ukrywam, ciężko mi powiedzieć. Tak naprawdę. Trzeba to. Po prostu trzeba dostawiać jak najwięcej tego wszystkiego, żeby móc się pozbywać innych kart. Tam sobie też przyspieszyć zbieranie żywności trochę i tej metamorfozy. No, dobra, te pająki nie będą tutaj. Chociaż w sumie i tak mi to wielkiej różnicy nie robi. I w sumie wiecie, co tak teraz zaczyna mi się wydawać, że mimo tego, że narzekałem na te wszystkie... Jak to się nazywało? Nadmiary kamieni... Nagle zacznę ich potrzebować o tyle, że no... Będę się wkurzył, że ich nigdzie nie ma. No nie, nie opłaca się zmieniać.
Oczywiście mam nadzieję, że do tego nie dojdzie jednak, ale na wszelki wypadek muszę po prostu spodziewać się wszystkiego. I w sumie nie wiem, czym takie głupoty gadam. Może to jest kwestia godziny. Nie, nawet bardzo możliwe, że to kwestia godziny. Ale dobra, spokojnie, Gwiezdny Kluczu, jakoś sobie dasz radę. Przetrwasz ten odcinek. Potem spokojnie możesz zająć się swoimi sprawami i odpoczywać. Do momentu, kiedy znowu nie będziesz miał jakichś głupich zajęć na swoim uniwerku. Daję i to jednak. Momentami. Nowa zbrojka daje magiczne obrażenia i dużo więcej życia. Więc niech będzie. Ta skrzynka oferuje co? Zbrojkę, która daje inne efekty, a mniej życia i tarczkę lepszą. Oczywiście, że biorę lepszą tarczkę. Chyba nie trafi mi się jeszcze żaden las. A skoro mi się żaden las nie trafił, to w sumie ciężko mi wykorzystać to. A jeśli mam jakiś las, to muszę nie pamiętać. No, faktycznie nie ma. Takie trochę zaskakująco dziwne. O, proszę, już jest. I gobliny. To jest tak. Skoro tu mam gobliny, to tutaj postawię też lasek. Przy lasku dwa takie chciałem. To nie wiem, czy jest sens to być dwa. Ale może jakiś tam sens mniejszy bądź większy jest. I teraz tak. Nie wiem, gdzie co postawić. Bo w sumie to byłoby fajne miejsce, ale tak szczerze, tutaj nie ma niczego. Dobra, niech będzie to. Teraz nie ma co oszczędzać kartki, mam szczerze, muszę po prostu zagrywać wszystko, co się da. O, perk. I co my tu mamy? Okej. Okay. Szansa na to, że karty będą zostawać w ręce po postawieniu. Tutaj, że kontra będzie przywracała życie, a tutaj zmiany. Czyli coś innego i... O. Wiecie co, te dwa już znamy, ale może warto byłoby to zobaczyć. Żeby coś. Nie wydaje mi się, że to było jakieś takie szczególnie mocne, chociaż... Dobra, ten pasek życia wcale nie jest taki mały. Może warto jednak się zainteresować bardziej, brać tego perka częściej, czy coś. Dobra, nie jest. Tutaj szczerze muszę przyznać, nie spodziewam się, że to będzie takie wydajne. Chociaż w sumie 65% max HP, wcale nie tak mało. Więc na sporą ilość bitew to może starczyć, jeśli będę ostrożnie podchodził do tego wszystkiego. Tak, definitywnie. Teraz tak, regeneracja do widzenia, jakieś inne efekty, super. A cmentarz nie będzie tutaj kolejny. Szkoda, wiecie, że to się nie regeneruje, ale nie ma co narzekać. Nie zmieniam. Wspomnienia i kamień. Faktycznie jednak jedno i drugie wioski dają żywność, tak. Trzy racje, chyba nawet dostałem tym razem, więc nie jest tak źle. Dobra, spadnie mi to zaraz, ale w sumie przetrwało nawet sporo, co nie ukrywam, dobrze zwiastuje nawet. Pościerek 6 poziomu. Może warto byłoby go ubrać. 3 obrony, 13% wampiryzmu. Szczerze nie jest aż taki dobry, chociaż lepszy niż to, co mam, więc niech tak będzie. Więc tak, gobliny. Przebiłem się przez moją obronę zdecydowanie tamtą, ale... No, dopiero teraz się przebiło. Co na to, ile ja na tym wytrzymałem, to zdecydowanie było dobre. Dobre inwestycje, i to bardzo nawet. Nie będę ukrywał, na pierwszym to się nie spodziewałem. Głównie to wziąłem na zasadzie, a wezmę, bo jeszcze nie brałem tego i... I tyle. Tu proszę. Nagle się okazało, że ta jedna zdolność potrafi nieźle zwiększyć mi przeżywalność. Okej, okay, dobra. Nie jestem może najmądrzejsza już. Pora zaczynać rozkładanie tego wszystkiego.
Chociaż jesteśmy w dobrym stanie i w ogóle, to nie czuję niestety, żebyśmy mieli długo jeszcze tak przetrwać. I lada moment znajdzie ta pętla, na której trzeba już będzie odchodzić. Chociaż jeśli będziemy dobrze zarządzać tym max HP, to może aż tak źle nie będzie. Ale dobra, mniejsza z tym, po prostu zbierajmy te kamienie czym prędzej. No. Skupmy się na ważniejszych sprawach. Co prawda, mogę wam już w tym momencie powiedzieć, że na pewno nie zdobędziemy wszystkich potrzebnych skał na tym podejściu. To definitywnie, jakby to miało być, nie być, będzie dobrze. Więc no, nie ma co się przejmować tym wszystkim. Jest naprawdę w porządku, dobrze i tak. 3 obrony, tam 13 wampiryzm zmieniamy na 11 magicznych obrażeń i 8% prędkości, dobra. Powiem wam szczerze, dalej nie wiem jak te magiczne obrażenia działają. Natomiast widzę, że to moja osłonka już, no, nie wyrabia. Więc może to być już jeden z ostatnich loopów, czyli ostatnich pętli, które przechodzimy na tym układzie. Lepsza zbrojka, definitywnie. Efekty pozostały nie najlepsze, ale no, ważne jest to, żeby max HP sobie zwiększać. Więc no. Więc po prostu ciśnij. I co? Nie mamy już osłonki. W sumie tak. W sumie to było głupie, mógłbym postawić tu. Bym się szybciej już zapełnił o to wszystko. Ale oczywiście, jak zwykle, nie myślę. Czemu miałbym myśleć? Mamy obrażenia wszystkim, tak? Co tak samo? Kontra zamiast... Nie zmieniamy. Szczerze powiedziawszy, naprawdę nie mam sensu, nie mam powodu i sensu, żeby zmieniać. Więc no, teraz bij zabij po prostu. Chociaż wiecie co, nie wiem, czy jest aż tak wielki. Teraz powiedzmy, jeszcze przerywać. Wcale nie jest tak źle na ten moment. Owszem, straciłem tą osłonkę, ale... Pomimo tego, że jej nie mam, to nie biłem jakoś super dużo, nie wiadomo jak bardzo. Ja broń też mam jakiś wysoki, żeby to mówić, że ona to wszystko odmieniła. Dobra. Więc no. Jest, powiem szczerze, raczej jeszcze jestem w stanie spróbować następne podejście. Chociaż to wszystko zależy od tego, jakie karty mi teraz przyjdą, jaki ekwipunek i w ogóle. Mówiąc szczerze, też mam przy sobie już sporo rzeczy, które fajnie by było po prostu, no, zachować. A jeśli padniemy, to nie zachowam niczego znowu. I tylko będą kolejne zgrzytania zębami i wkurzanie się z grą. Idziemy nas jeszcze jedną pętlę, jak już mówiłem. Ale to już definitywnie będzie ostatnią. Po prostu rozmyślę. Patrzę na to, że też też szybko ukończy. I na to, że nie, no, nie sądzę, żeby ten ekwipunek był odpowiednim. No, co tu mam? Większe obrażenia. Zmniejszę niektóre rzeczy. Vampiryzm. Nie mogłem to zrobić, ale... Co mamy tym razem? Mniejsze obrażenia. Unikanie, vampiryzm. Jeszcze więcej życia. Co? Powiem szczerze, nie wiem, czy jest sens to wszystko zmienia się. Jako, że jest to ostatnie podejście, jak już powtarzam, to tak. Wezmę to. Okej, super. Cmentarzysko. Niech będziesz tutaj nawet. Zaraz dostanę przynajmniej za to jakieś profity. I co tu mamy? Zaraz okaże, że zmienię zdanie i będę dalej prowadził to podejście, bo stwierdzę, że przyjdzie dobrze, czy coś. Oczywiście, żeby nie było, ja nie wątpię, że tak może być. To, co tutaj się wyprawia, jest dosyć sensowne. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, nawet jeśli co, raczej to nie jest podejście na bossa. Brakuje mu tego czegoś, tak jakby. Żeby nie było, naprawdę nie kwestionuję, że może, gdybym się postarał wyjątkowo, to coś by z tego wyszło, ale... Moim zdaniem, jak już mówię, brakuje tego czegoś w tym podejściu. Poza tym jeszcze dużo brakuje do spotkania z bossem.
A raczej jeśli do czegoś, jeśli tylko tak dużo brakuje, to jeszcze wszystko może się odmienić do tego czasu i potem to po prostu tylko zgrzytam zębami, że mogłem mądrzej pomyśleć wcześniej czy coś. Jeszcze większa obrona, ale bez tych innych efektów. Może warto będzie o tym pomyśleć, ale tym teraz. O. Wiecie co, definitywnie zaraz trzeba będzie zmienić te rzeczy, bo tutaj widzę już pierścionki, które dają dużo obrony, jakieś inne fajne efekty i tutaj ogólnie mówiąc unik i dwa magiczne obrażenia. Zrezygnuję na rzecz tak, żeby mieć większą obronę, bo jednak ta obrona jeszcze może mnie uratować. No dobra, mniejsza z tym. Fajny skarbiec. Czy dałbym radę go teraz zapchać? Nie jestem pewien, ale... postawię już tak na wszelki wypadek. Zawsze może coś z tego wyjdzie. I co tu mamy? Mniej bije, ale więcej obrony i inne efekty nawet. Różnica jednego obrażenia na minimum, maksimum, więc wezmę. Dobra. Tarczka. Dużo więcej obrony. Nie ma wampirów, ale jest regeneracja. Okej. Więc idziemy do boju ponownie. Dobra. Chyba jednak to podejście naprawdę ma szansę, już tak nie żartując, żeby zwyciężyć. Prawda, trochę będę musiał się na pewno namęczyć, żeby to do tego doszło, ale... ha, może... może tylko wiecie, że to... nie mam jak zobibionować wszystkiego. Wokół ogniska też nie mam zapchane. To może też być moim zgubą. Dobra, jak tam teraz starczką? Większe obrony łącznie, bez regeneracji. Ale 13 na kontrę. Przemyślę. Dużo na kontrę, ale bez innych efektów. Nie. Właśnie tarczka jeszcze. Kolejna. Nie, regeneracja niewiele mniejsza, trochę prędkość ataku, lepsze rzeczy. Dobra. Ta tarcza się opłaca akurat. Pola bitwy. Zapomniałem o tym, że te krwawe ścieżki się w tym tworzą. Nie. Zdjęcie mi kiedyś to powiem, ale te gobliny dobrze się pojawiły. Naprawdę w fartowny sposób, po prostu by pomogły mi trochę, nawet bardziej niż przeszkodziły. Dobra. Teraz tak, co by tu jeszcze postawić? W sumie tak. I w sumie chyba mi wystarczy już oblivionu, żeby się tego pozbyć. Nawet. Dobra, możemy spróbować sił przeciwko bossowi, w sumie. Naprawdę. Czuję, że to będzie kiepska decyzja. Ale można spróbować chociaż. No i jestem patrzyłem, mamy materiałów, potem jak padnę, to znowu będę się wkurzał. To wszystko potraciłem. Powiedziałbym, że... to może być to podejście, ale z drugiej strony... nie jestem taki przekonany, wiecie. To może inaczej, teraz na szybko tylko postawić, co się da postawić i... może. Jeśli uda na tym momencie, na tej pętli, to może jeszcze to zrobię. Ale raczej nie zostanę. Brakuje swych kart, żeby go już wezwać. Chcę, na pewno nie za jednego goblina. Brakuje za długo, niestety. Na kolejnej pętli nie chciałbym ryzykować, patrząc za to, że zgromadziliśmy 4 żywności, 4 metalu, 4 drewno, 6 kamienia. Więc cóż, może to było to podejście, teraz już nie przekonamy. Ale Part of the World, czyli achievement, który oznacza to, że znaleźliśmy łącznie 100 zasobów. Więc tak, na budowę krypty brakuje 6 kamieni. Na budowę tego brakuje jeszcze wszystkiego. Tu brakuje 7 metali. Ha. Natomiast mógłbym zrzucić parmę.
Ciekawe. Podaję trochę żywności, ale nie pełne już. Jak dać food supply, tylko niestety ration, czyli rację. No powiem szczerze, fajnie byłoby taką farmę postawić, tylko... Nie jestem pewien, czy to jest aż takie opłacalne, owszem daje tu jakieś nowe funkcje i w ogóle. Będę musiał o tym pomyśleć, szczerze mówiąc. Ale no. Krypta i inne te wszystkie rzeczy, to o tym pomyślimy co i jak w następnym odcinku, który jak przypominam, nie wiadomo kiedy będzie i czy będzie. A obecnie, to cóż, to już było na tyle. W sumie powiem szczerze, że jestem nawet usatysfakcjonowany z tego, jak to wyszedło. I cóż, mam nadzieję, że wam się podobało, że jeszcze się spotkamy z tą gierką, bo jak mówiłem, moim zdaniem jest ona super. A teraz jeszcze bardziej chciałbym powrócić, bo znowu odkryłem kolejne klasę w sumie. To chciałbym przetestować, ale dobra, to już tyle, więc dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.